Hej, z tej strony Kaspi i jak coś jesteśmy z powrotem w Europce. I no cóż, przygotowujemy się do następnych wojenek. I co mogę powiedzieć? Przy okazji mam 100 ileś overextension. No dokładnie 107. Jak zjem ich, to 14 mi da to. Austria, Lunenburg, who cares? Albo wiecie co? I tak już mam więcej niż 100%, więc who cares? 120 to już palicho. Wiecie co? Weźmy, budujmy siatkę szpiegowską u pana tutaj otomana. I tyle. W Podolu niech to będzie wymęczone. Munster... Aha, Munster loses... Trudno. Wiesz, panie? Aha, dobra. Dzięki za to. Doceniam. Honorable people, okej. O, drugi raz. Ten sam event w ciągu 5 sekund. Dobrze, tutaj widzę, że w miarę to idzie. O, dobra, tutaj. O, Podole. Chodźcie mi z tym Podołem. Tu też chodźcie mi, dobra. O. Okej. A wy macie z Kastylią jeszcze tutaj. Ach, nie, dobra, spokojnie, na razie. O, Tropical Wood? Wait, what the fuck? Otomani? Aha, eksploracyjne idee. What the hell? Dobra, spoko, chodźcie mi tu. O, dobra, w końcu. Weźmy, zatrudnijmy. O! Naprawdę fajny generał. Aha, import... dobra, spoko. Okej. Okej. Chodźcie mi tu, weźcie się na razie wyłączyć, nie wiem czy mi się opłaca to, czy nie, zostawmy na razie tam palichostwo. Aha, bośniacy, Dobra, Ragusa. Ragusa ma chociaż w miarę poziom. Dobra, tutaj widzę, że też trochę. Jasne, weźmy. I tak tutaj mam łata L, już mam 50 tyle, okej. Thank you.
Dlaczego mi tak pod nosem się wyspawnowaliście, to ja już nie powiem. Mniejsza. O, wiek rewolucji. Aha. Czyli ja po prostu musiałbym jeszcze to wziąć, te dwie rzeczy. Ale bez przesady. Aha, czyli otrzymywanie obrażeń. Czyli to i to, no. Tutaj znieśli niewolników. Nie wiem, co to są niewolnicy. Wcale nie patrzę na wschodnie rubieże swojego imperium. Aha. Chwileczkę. Nie, nie będę tracić bezsensownie dwóch stabilności. O, 100 administracji, dzięki. Nunenburg Palminat. No, czyli tą prowincję jedną główną będę musiał zdobyć. O, Ulm. Podziękujmy. O, dobra, mamy już tylko 60%, dobra. Lunenburg, Litwa, Francja. No, na pewno nie. Ale wy nie możecie, bo... No właśnie, Free Cities. Teraz dwie opcje mamy. Czy zdobyć Nunenburg i narazić się na Aachen itp., czy zaatakować Litwę, zjeść większość Litwy i może coś zrobić złego z nimi. Wiecie co? Myślę, że tą drugą opcję wybierzemy. Będę niedobrym człowiekiem i zmuszę Nunenburg, żeby oddało coś mi. Wow, debyt taki wielki. Spoko. Dobrze, poproszę was tu. Chodźcie mi tu. Dobra robota. Hej, witaj, kolego. Okej, to było dobre. Dobra, tutaj weźmy, ulepszmy ten jeden fort, bo to... Okej, mniejsza. Dajmy więcej profesjonalizmu armii. O, oblężenie Nunenburgu, no dobrze. Wait, what the?
Zapomniałem o tych cholerstwach. Aha, Anglię zapomniałem też, że w ogóle mogę wziąć. Nie są faworki, weźmy od was. No. Nie. Dziękuję bardzo. Teraz to poprosimy. Lunenburg najpierw załatwmy, później resztki jakieś wymyślmy. Wow, tutaj ci to naprawdę takie wielkie forty mają? No dobrze. Nie, weźmy z wami się tutaj, tylko dogadajmy lekko i tyle. Chodźcie tutaj mi. Na razie spróbujemy załatwić jak najwięcej tych tutaj ludzi. I tyle. Uleczmy ten fort też przy okazji. A czy was chcę ulepszać? To tylko produkcja mi się poprawi, więc takie jest serii bez sensu lekko. Chwileczkę. Pytanie za 100 punktów. Czy jak ja bym wziął od was to, czy by ktoś się zdenerwował? Nie. Weźmy od was, zjedzmy to też. Też nikt się nie zdenerwuje. Who cares? Bez przesady. 29. Co to kurde jest? To jest pikuś, ludzie, no bez przesady. O, Austriacy biedni. Aha, nobility i ci. Aachen. Aachen nie. Chwileczkę, coś bym musiał znaleźć takiego, co by mnie nie zmusiło do głębszego zastanowienia się. No kurczę, za dobre zasoby tu macie. Na Istrę nie mogę. O, dobra, to. O, Wiedeń padł. Oczywiście, przyjmujmy to do wiadomości. Aha, świetnie. Ruski się zdenerwowali, co?
Czy ja bym mógł wziąć rząd coś zrobić tutaj? Neapol to nie, Urbino też nie za bardzo. O, coś takiego zróbmy. Nie, nie opłaca mi się to, bo z Austriakami przestańcie dogadywać się. O, a może zróbmy tak, nie to, tylko tak i tak, o. Okej, to teraz tak, tutaj... Już i tak, większość terytoriów jest spoko. Chodźcie mi do Trevisko. Aachen, Lubenburg i Stade. Dobra, spoko. Później tylko muszę jeszcze pokonać tamtych i tyle. Aha. Już nie macie zbytnio innych, lepszych tutaj nazw, co? Oh my goodness! Nie, dlaczego ja... Nie, mogłem zniszczyć Imperium. Francjo, proszę cię bardzo tutaj. Monster, who cares? Jak już się będą chcieli jeszcze ze mną nie kolegować, to wiecie, że zginiecie. Z Francją będzie jeden z większych konfliktów i trudniejszych ogólnie. Wy dalej nie chcecie tutaj nic. Okej. Good job for them. Wait, what the? Trudno, nie mamy i tak manpowera, więc... czy w tą, to to już mało mnie to obchodzi. Prusja, Mainz, Munster. Chodźcie mi... Może tutaj się gdzieś ustawcie. Albania nawrócona. 83% tylko. Edin weźmy sobie, bo i tak tam mało mnie to obchodzi. Dobrze, czyli nie. Weźcie mi. A jeszcze macie skończyć dogadywanie się z Anglikami, bo to jest jeden problem. Zastanawiam się, czy od razu nie pójść w następną wojnę. I powiem szczerze, to by był jeden chyba z lepszych pomysłów. A co tutaj mamy? Siege Ability, Land Fire Damage i Shock Damage. A, to spoko.
Nie, weźmy więcej sobie merkantalizmu. Merkantalizm jest dobrem. Austria. Pytanie, jeszcze nie chcesz się poddać, ale spokojnie. No, Nunnenburg nie. Poczekasz chwilę. Chwileczkę. Jeszcze mógłbym od was zażądać. Nie. O, coś takiego zrobię. Chodź mi tu i chodź mi tu. Z knajtami i Wenecją. Okej, powodzenia. Nie, dzięki. A, raz ja zapomniałem w ogóle, że jest coś takiego jak parlamentaryzm na świecie. A Oxford? Oxfordzie i co to by było? To tam wielkie nic. No, 630 to spokojnie. Czyli a, miałem, zapomniałem tutaj jedną rzecz. Poproszę was. A, w ogóle zapomniałem, że można je ulepszyć. O, dzięki za prestiż. Naprawdę doceniam. Ojej. Tak, weźmy imperializm i od razu tak, chodźcie mi tu, chodźcie mi tu, chodźcie mi tu i tu. O, dobra, fajnie, już Rusini tutaj się podbijać chcą, albo pobijać, jakby kto wolał. Nie, bez przesady. Trudno. Macie problem. Tutaj przejmujemy wszystko. Dobra. Siege ability. O, dzięki. Ej, janczarzy, wiecie, że o, manpower. Jeszcze więcej manpowera mogę mieć, tylko wiecie, że ja mam trochę tak dużo już tego manpowera. Chwileczkę tu i tu chodźcie szybciutko. Ojeny. Edirne. Kosowo. Nie, bez przesady. Weźmy tu, nawróćmy. Wow. Okej, o, hello. Jak ty tu się znalazłeś? What the? Co ty tu kurde robisz, człowieczku małej wiary?
Zobaczcie mi tu. O. Dawajcie mi tych. Dobra, załatwmy tych najpierw, bo widzę, że można ich załatwić ładniutko. Dziękuję. Nie uciekaj mi stąd, chłopie. No, dzięki za ten profesjonalizm armii. Poprosiłbym. Cofnijcie mi te armię stąd, a teraz tak, Anglio. I znowu już masowa piechota. Zaczynacie robić na pałę już jednostki najemników. Spoko, rozumiem. Aha, 13 tysięcy manpowera więcej ode mnie macie. Chwileczkę, bo ja gdzie mam moje swoje jednostki? O, tu chodźcie mi. Dobra, to inaczej. Weźcie mi 48 tysięcy. Weźmiemy sobie chociaż dwa razy, tak sobie szczelnijmy. Wiem, że to może nie jest najlepszy pomysł, ale... mniej kasy. Czyli kasa to i tak dla nich nic nie znaczy. Dobra. Królewiec, okej. Chodźcie mi tutaj. Kurde mole, ludzie, no uspokójcie się. Armii profesjonalizm. Nie, wolę punkty tutaj takie. XXV poziom technologiczny kontra 25. Oni mają jakieś tutaj idee fajne. Mają quantity ofensywne. W teorii... No tak, trochę dostałem w tytę. Dobra, okej, okay, mniejszo. Okej. Okay. Myślę, że skończymy sobie na tym już odcineczek. No dobra, spoko. Oh my goodness, weźcie się, uspokójcie z tymi chociaż. Ale dobra, okej, okay, mniejsza. Co, powiem tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym wymęczę już stronę tutaj turecką, bo widzę, że już trochę bardzo się im trochę to nie podoba, że muszą tutaj walczyć. No trudno. Więc trzymajcie się, hej hej.